Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i pomówimy sobie dzisiaj o ekranizowaniu gier, które od dawna miało złą sławę, ale ostatnio wydaje się, że w coraz lepszym świetle możemy ten temat poruszać. Niedawno dostaliśmy informację o tym, że pojawi się sequel do Tomb Raidera, który no, zarobił solidne pieniądze. Detective Pikachu zarobił naprawdę porządne pieniądze, plus spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Poza tym mówi się o współpracy Nintendo, między innymi ze studiem Illumination. A teraz dostaliśmy bardzo ciekawą informację, mianowicie Sony Interactive, które no, wydaje i tworzy swoje własne gry od bardzo dawno, od 25 lat, postanowiło stworzyć własne studio, które będzie zajmowało się adaptowaniem właśnie swoich własności growych na albo filmy kinowe, albo seriale telewizyjne lub na streaming, albo na filmy na streaming, kto wie. Jest to o tyle ciekawe, że no, do Sony Interactive należy tak naprawdę bardzo dużo marek, które nawet w ostatnich latach pojawiały się na rynku growym. Wiele z nich stało się dużymi sukcesami. No i teraz Sony najwyraźniej planuje sobie coś w tym temacie zrobić, także przenieść to no, dalej, powiedzmy, na inne media. No i słuchajcie, co myślicie o tym? Bo myślicie, że jest to dobre wyjście, biorąc pod uwagę, że no, wciąż jeszcze może stoimy przed tym momentem, kiedy gry faktycznie przestaną być kojarzone z no, nieudanymi produkcjami filmowymi? Czy może no, nie jest to zbyt dobre wyjście, biorąc pod uwagę, że wciąż no, jest to jednak duże ryzyko? Ja bym powiedziała, że wydaje mi się, że wreszcie coś się musi ruszyć w tej dziedzinie. To znaczy, gry komputerowe są już jakby na tyle długo obecne w popkulturze, że czas, by twórcy filmów wreszcie zaczęli je rozumieć i by zaczęli pojmować, jak w ogóle przełożyć język gier na język jakiegoś innego medium, czy to filmu, czy to serialu. I mniej więcej podobną rzecz powiedzieli właśnie panowie z Sony dla Hollywood Reporter, że to jest ten moment, kiedy twórcy filmowi bardzo często sami są graczami i coraz łatwiej im będzie jakoś te gry adaptować. I wydaje mi się, że to trochę może być jak z kinem superbohaterskim, że też potrzebowaliśmy czasu, żeby te filmy znalazły taki swój rytm i przyciągnęły też masową publikę, nie tylko osoby, które już na przykład wcześniej znały konkretnych bohaterów. I wydaje mi się, że podobnie może być z grami, że należy odejść przede wszystkim od tego, że robimy film dla graczy, żeby ci gracze poszli, tylko po prostu trzeba robić dobre filmy czy dobre seriale, które gdzieś tam będą mieć po prostu oparcie w znanych markach, ale będą dobrymi produkcjami stojącymi na własnych nogach. I no ja tu bym chciała zachować jak na razie pełen optymizm i wydaje mi się, że Sony robi bardzo dobrze, że nie będzie, nie wiem, sprzedawać właśnie licencji i gdzieś tak jakby rozpuszczać tego swojego dorobku, który no ma całkiem pokaźny, no tylko żeby porządnie się za to zabrali i jakby sami, żeby trzymali nad tym pieczę i może wtedy dostaniemy faktycznie coś dobrego. Ja będę dużo bardziej sceptyczny jednak, bo tak, fajnie by było, jakby to skończyło tak jak z komiksami, no tylko, że jeszcze nie mieliśmy Ironmana growego. Jeszcze nie mieliśmy pierwszych paru filmów, które byłyby tak uniwersalnie pokochane. Jasne, Detective Pikachu wygląda to, że znaczy już właściwie na pewno zarobi pieniądze, recenzje ma ok, przyjęcie fanów wydaje się być w porządku, no ale to jeszcze daleko mu do tego, co zaczęło MCU. Mało tego, daleko mu do tego, co zaczęło marki X-Men czy Spider-Many sama Raimiego, skoro już naprawdę wchodzimy w superbohaterów, a niekoniecznie w MCU. Więc fajnie, że Sony to robi, bardzo kibicuję, uważam, że są świetne tematy gier, szczególnie w ciągu ostatniej, nie wiem, dekady, te gry bardziej się dużo, właśnie jakby to powiedzieć, ta narracja bardziej zaczęła przypominać filmy do tego stopnia, że ludzie niektórzy oglądają po te, nie wiem, 4-6 godzin na YouTubie, które jest wycięte z samych cutscenek, nie? Te filmy się klikają jak szalone, bo wystarczy ludziom taka narracja. Co pokazuje, że już przełożeniu jest dużo bliżej niż te 10 lat temu, kiedy gameplay był tak ważnym elementem, że był kompletnie nieoderwalny. Teraz nawet my jako gracze jesteśmy w stanie przełknąć okej gameplay na rzecz świetnie opowiedzianej historii. Jest fajne słowo, które nie ma do końca przełożenia polski, czyli serviceable, kiedy gameplay nie przeszkadza nam cieszyć się fabułą i opowieścią. Więc jesteśmy bliżej tego na pewno i te media są dużo bliżej, bo zawsze mówiło się o tym, że komiksy czy nawet książki łatwiej adaptować, bo są to w jakiś sposób opowieść jest bliższa filmowi. No ale tak jak mówię, to, że jest bliżej nie oznacza, że mieliśmy jakikolwiek dowód na to, że już twórcy to łapią, że już wiedzą jak tym językiem operować. Nie widzieliśmy jeszcze oczywiście Detektywa Pikachu, bo w Polsce wiadomo, premiera jest później, no ale popatrzmy na ostatnie gry. Assassin's Creed to nawet nie jest, nie ma tutaj o czym mówić, bo to jest
niby założenia były w porządku, czyli wiesz, bierzemy świat asasyna i opowiadamy w nim jakąś inną historię, tylko gdzieś tam się zaplątali w tę historię po drodze. Mieliśmy Tomb Raidera, w którym ewidentnie za bardzo chciano, według mnie, pokazać gameplay. Tu dużo za bardzo chciano nam pokazać skradanie się za skrzyniami, przeskakiwanie po kłodach i inne rzeczy, które może nie muszę tego oglądać na ekranie w tej formie. No i mieliśmy chociażby Warcrafta, co jest szczególnie blisko temu, ponieważ Blizzard Entertainment był również firma produkująca gry, była również producentem samego filmu. Powstawanie tego filmu było w ścisłej relacji i współpracy ze studiem. Scenarzyści gier Warcrafta byli konsultantami, a nawet w niewielkich stopniach współscenarzystami niektórych elementów filmu. Szczególnie Chris Metzen, który jest tam, powiedzmy, już nie pracuje od jakiegoś czasu w Blizzardzie, ale był niejako ojcem fabuły dużej części światów blizzardowych. Nieraz przyjeżdżał na jakieś promocje, wypowiadał się jako część marketingu filmowego, jak on tam jeździł i co tam oni nie robili. Film ostatecznie się wyłożył. Ledwo, nie jesteśmy nawet pewni, czy wyszedł na zero. W każdym razie na pewno nie zarobił tyle, żeby studio myślało o kontynuacjach. No bo przed premierą mówiło się tu, dobra, Warcraft 2, to teraz weźmiemy tą erę, tamtą, pokażemy konflikt, teraz po premierze Warcraft? Cisza, nic. No ewidentnie nikt tutaj nie zabiera się za sequel, nikt nie liczyłby na to, że gdyby teraz wyszedł sequel Warcrafta, to cokolwiek by zarobił. A znowu mówi się o tym, że twórcy filmów to teraz gracze. No Duncan Jones mówił, że kocha Warcrafta, że grał w Warcrafta, że ma tam postacie, nie wiem, na któryś levelach miał World of Warcraft, czy co tam nie miał. No a dalej nie do końca udało mu się to przełożyć odpowiednio. Więc po raz kolejny powiem, fajnie, że Sony to robi, ale jestem cały czas sceptyczny do momentu, aż zobaczę realne sukcesy. No z jednej strony to rozwiązanie z własnym studio, no jest tym troszkę kroczkiem w kierunku tego, co Marvel zaczął robić, nie? No też po prostu nie byli zadowoleni do końca z tego, co robiły inne studia, to założyli własne i całkiem nieźle zaczęły te filmy wychodzić. Dobrze mieliście jednak to w rękach. Dobrze wiedzieć, że za te ewentualne filmy będzie odpowiadało studio, do której należy ta marka, więc im teoretycznie zależeć powinno na tym, żeby nie zepsuć tego, nie? No ale z drugiej strony mamy ten przykład z Warcraftem, mamy lepszy przykład z tym Assassinem, który no, był współprodukowany przez Ubisoft Motion Pictures. Teoretycznie no, ludzie, którzy powinni wiedzieć, co zrobić z tą marką, którzy zrobili już masę gier oczywiście nie ci sami ludzie, ale wiecie, no, to wszystko należy tak naprawdę do jednej firmy matki, która wydała tych gier całą masę. I w zasadzie Assassin's Creed przecież są tak powtarzalne w swojej formule, że aż dziwne, że nie byli w stanie zorientować się, co tak naprawdę nadaje się do przełożenia na film z tych gier, żeby było w miarę ekscytujące. Więc wciąż uważam, że pomysł na ten film był super. W sensie weźmy po prostu, opowiedzmy o historii jeszcze innego asasyna. Jasne. To może być nawet historia asasynie we współczesności. Spoko, byle nie polegało to na siedzeniu w piwnicy przez 2 godziny. Co położyło ten film zupełnie. Więc w przypadku Asasyna... No może to tak jak z grami, no ta pierwsza musi się nie udać. Przecież Ubisoft jak zaczął robić gry o Asasynie, no to też ta pierwsza, no to był jakiś pomysł, ale wykonanie, no to było średnio kiepskie tak naprawdę. Ale nie. Później znaleźli gdzieś jakąś sukces. Tę swoją formułę, nie? Tylko ten Asasyn pierwszy był w miarę... Jakby on był powtarzalny, ale on miał na tyle dużo takich nowych pomysłów. Gameplayowych. Jeśli chodzi też o kreację świata, na tyle ludzi to chwyciło, że grał. To było całkiem sporym sukcesem. Pewnie nikt do niej nie wracał już, ale... No, próbowała, mi się nie da. Nie, to jest gra kompletnie przestarzała, ale ja grałem w Assassina pierwszego w momencie, kiedy on wyszedł. Tam chyba chwilę później, bo ja grałem na PC-cie, no to nie wiem, tam 3 miesiące czy coś było później premiera, czy coś takiego, no ale zaraz po tym. I ja byłem zachwycony tym Assassinem. Jasne, po paru godzinach zobaczyłem, że już po raz kolejny sprawdzanie tych samych misji było niefajne, ale chociażby odwzorowanie Damaszku, czy innych miast, ale które były jakby tych realiów, które mogłem czuć wokół tego, że tutaj ci mnisi chodzą po ulicach, że tutaj jest ten dom żebraków. Jakby sama imersja w ten świat była wystarczająco duża, że jak na swoje czasy pierwszy Assassin był ogromnym sukcesem. I trochę nie zgadzam się z tym, co mówisz, że okej, mogło być we współczesności, może później, ale właśnie to przyciągnęło nas na początku do Assassinów. To, że mamy, każda gra pokazuje... Okej, tu mamy Wenecję, tu mamy właśnie podczas renesansu, nie? Tutaj mamy, nie wiem, wojny, te krucjaty w pierwszym Asasynie. I wydaje mi się, że jakby
sama urok epoki byłby już jakimś elementem mówiącym za tym. Jasne, jakby to byłby fatalny film, to dalej byłby to fatalny film i realia by tego nie zmieniły, ale chociaż byłby on na chociażby wizualnie może ciekawy. Natomiast tutaj stanęli w tym takim rozkroku i w sumie nie wiedzieli, w którą stronę pójść. Tylko, że jednocześnie ten element tego, że możesz sobie zwiedzać daną lokację w ramach jakiejś epoki, on jest interesujący tylko, kiedy masz interaktywność dołożoną do tego i możesz ty to robić. Filmy już pokazywały krucjaty, pokazywały renesans, każdą epokę, więc to nie jest... Ale nie widziałeś tam asasyna w tych realiach. Nie było za wielu filmów o super zabójcach w czasie renesansu na przykład. No może problemem jest dobór gier, że te dotychczasowe adaptacje zbyt nie, mocno... Nie, Assassin był idealny. Też mi się wydaje, że mógł być. Nie zrobił doboru. To był problem tego, że zrobiono po prostu słaby film. Nawet tak. Nie słabą adaptację, to swoją drogą, ale po prostu słaby film. Gdyby to nie był film nawet powiązany z Assassinami, to i tak byłby nudny i nie nadawał się do niczego. No jasne, no bo historia w Assassinie nie jest szczególnie interesująca. Interesujące jest gameplay, kiedy ty możesz ej, w to sobie pograć. Ej, historia Ezio jest wspaniała. Więc... Nie, no jasne, historia jest... No tak. Historia w każdym Assassinie jest nieważna no i do tak. niczego. Tego w zasadzie można wywalić, ale no. świat jest ciekawy. Okej, ale może łatwiej byłoby zacząć od właśnie filmowania tych gier, w których jednak największy nacisk jest położony na jakąś narrację, na jakąś, nie wiem, emocjonującą opowieść, niż na gry, w których te właśnie elementy bardziej związane z grami są tym, co zdecydowało ich sukcesie. No może w tym kierunku, no bo jak pomyślimy sobie właśnie wiesz, o tych no. ostatnich adaptacjach, no to właśnie mamy te gry, w których próba odtworzenia tego gameplayu no skończyła się fiaskiem i jakby między innymi była zawsze tym najsłabszym elementem filmu, że pokazują nam coś, co miałoby ten gameplay naśladować. No zamiast właśnie skupić się na, nie wiem, właśnie jakiejś takiej emocjonalnej podróży bohatera, czy właśnie jakimś odkrywaniu tego znaczy, świata, no, czy czymś takim. Możesz mieć rację, tylko że ja byłem do przynajmniej do momentu Assassina, byłem przekonany, że to jest właśnie nawet łatwiejsza opcja, kiedy masz grę, która ma ciekawy świat, bo wtedy możesz po prostu osadzić jakąkolwiek historię w tym świecie i to, wiesz, wziąć to, co najfajniejsze jest w tym świecie właśnie. No w Assassina masz ten konflikt między Templariuszami a Assassinami, te wszystkie sekretne bractwa, te wszystkie konspiracje rodem z książek Dana Browna, to jest coś, co ludzie bardzo lubią w tych grach. Jakieś magiczne złote jabłko, które potem... No tak, ale tutaj... tak, jakieś tam, ale to swoją drogą. Ale wiesz, wziąć po prostu świat, coś, wziąć jakąś grę, gdzie właśnie ten świat jest takim charakterystycznym elementem i osadzić po prostu w tym jakąś fajną historię, która nawet nie musi być adaptacją gry, ale po prostu jest sensowną historią, która działałaby w każdym innym filmie, ale tu masz ten element dodany w formie świata, nie? Jak weźmy na przykład Mass Effecty, no. To ta gra to jest najbardziej sztampowa space opera, jaką można sobie wymyślić. I ona by kompletnie nie grała w formie filmowej, ani trochę, bo świat jest sztampowy, maksymalnie, historia jest sztampowa, wszystko jest tam tak sztampowe, ale w formie gry, gdzie masz interaktywność, działa. Tak, no gdzie jakieś, nie wiem, gdzie ty masz to poczucie, że jakby brzemię jakiejś decyzji jednak spoczywa na tobie, tak? W filmie, kiedy masz to po prostu przedstawione i obserwujesz losy jakiegoś typa, na którego nie masz wpływu, no to jest zupełnie inny odbiór, niż kiedy czujesz, że nie wiem, to są twoje działania, twoje decyzje, które jakoś wpływają na twoje relacje, na świat i tak dalej. No więc właśnie to no, nie byłby właśnie dobry kierunek też, tylko, że tak? Właśnie mówię, no tutaj jest ten element dodany w formie fajnego świata, którym rządzą jakieś tam zasady, które musisz zachować. Czy tu, czy na przykład, nie wiem, Horizon Zero Dawn, o którym pewnie pogadamy za jakiś czas. Też jakby świat jest fajny, bo masz te maszyny, które tam sobie chodzą i tak dalej, jakieś plemiona. No to jest coś, czego nigdzie indziej nie widziałem, nie? A wiesz, historia, czy fabuła i tak dalej, no to... To jest coś, co możesz sobie napisać od nowa, no ale jak, może faktycznie to jest trudniejsze. No, właśnie mi się wydaje, że podążanie linią zgody. To, co Marta powiedziałaś, może być słuszne, bo jeszcze może nie jest czas na ten otwarty świat. Jeszcze może twórcy, którzy dostają coś takiego, nawet tego Tomb Raidera, który też właśnie przez to, że adaptowane te powiedzmy ostatnie części, które były dużo bardziej otwarte, których Laru można było po tej wyspie śmigać, to już z powrotem na dobrą sprawę. I może właśnie jest tutaj ta za bardzo pokusa i taki nacisk trochę, że ten gameplay jest tak istotny dla samych graczy, więc żeby tu nie zrazić graczy, to musimy jakoś to odwzorować. Kiedy wzięlibyśmy na tapet jakiś taki film w stylu Last of Us na przykład, gdzie gameplay był... No można było się poskradać, można było rzucić jakąś butelką, żeby te zombiaki przebiegły na drugą stronę korytarza czy coś takiego, no ale nie był w żadnym wypadku ten gameplay jakiś szczególny. Nie pamiętam tej gry przez niesamowity gameplay, który był, tylko przez tą niesamowicie angażującą historię.
I w tym momencie może nie kusiłoby twórców tak bardzo, żeby myśleć o tym gameplayu, tylko opowiedzieć właśnie taką historię. No to jest od razu Naughty Dog, tak, więc to jest od razu pod Sony, więc prawdopodobnie mogłoby pójść właśnie z ramienia tego studia, o którym teraz mówimy. I wydaje mi się, że Last of Us byłoby wręcz idealny na początek. Mamy tutaj klasyczną historię drogi, którą widzieliśmy ostatnio w Loganie. Nie wiem, jak się nazywał ten film z Martinem Freemanem, teraz to był na Netflixie, gdzie też masz dosłownie ojca, który musi przenieść córkę w świecie apokalipsy. Gdzieś ze Schwarzeneggerem niedawno była jakaś taka historia. Cały czas te historie, szczególnie jeszcze w świecie zombiaków, to jest klasyk. Last of Us jest szczególne. Ma bardzo duży nacisk na emocje, jakby związane z tymi postaciami. Jeżeli ktoś ugryzłby ten mały aspekt relacji Joela i Ellie, to wydaje mi się, że jakby mógł pójść kompletnie tą drogą, a tak jak mówię, nie kusiłoby ich, żeby koniecznie pokazać, jak, nie wiem, Lara wchodzi za te skrzynie, nie? I podsłuchuje. Czy jak masz tego Assassin's Creed'a, to olejmy wszystko, ale jest parkour. Jest parkour w dwóch scenach. I orzeł. I skąd wiary, gdzie bohater łamie się kręgosłup. Jakby cały film był o tym, że oni po prostu biegają sobie po dachach, to jeszcze bym rozumiał, o co mi chodzi, nie? Że no dobra, widzieli, że najfajniejsze w tych grach zawsze było to poruszanie się po mieście w łatwy i przyjemny sposób. Ale nawet tego nie było w tym filmie, więc nie, tutaj akurat nie mam pojęcia, co oni myśleli. Czy widzicie jeszcze jakieś korzyści związane z ewentualnym robieniem tego przez jakieś studio i no, na większą skalę, powiedzmy? Bo wydaje mi się, że też jest fajną opcją to, że... Bo tutaj mówię cały czas o tych największych hitach, o tych grach typu Last of Us, Uncharted, Horizon i tak dalej, ale jest sporo takich mniejszych tytułów, które mogą albo nadawać się właśnie na jakąś fajną ekranizację na jakiś film, ale nawet jeśli nie na film, no to tam jest mowa też o serialach, o produkcjach na streaming. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, ile treści potrzebują dzisiaj platformy streamingowe jak Netflix, Hulu i tak dalej, no to jest kopalnia, wiesz, pomysłów, żeby po prostu robić te produkcje masowo, nie? Bo możesz czerpać z masy gier, które niekoniecznie by się nadawały na film. Jest sporo też gier ogólnie, które trochę zostały zapomniane, powiedzmy, albo wychodziły kiedyś. To Sony Interactive robi gry od tam ponad 20 lat. Są jeszcze oczywiście inne studia, które też dysponują jakimiś markami, które mogłyby zostać wykorzystane. To może nie jest najlepszy pomysł, to co teraz powiem, ale tylko jako ilustracja przykładu. Weźmy taki Half-Life na przykład. Gra, która no dzisiaj w zasadzie, podejrzewam, że obecne pokolenie graczy już nawet nie kojarzy, co to jest. Nie ma pojęcia, co to jest Half-Life. Ale jednocześnie, wiesz, wziąć sobie koncept na przykład z tej gry, wziąć historię o naukowcu, który, wiesz, wpada w środek tego całego zamieszania i musi, powiedzmy, się wydostać, wiesz, z opanowanej przez obcych placówki badawczej. I wiesz, masz gotowe postacie, gotowe jakby zawiązanie akcji, gotowe potworki i tak dalej, jeszcze masz wsparcie ewentualne studio i robisz z tego horror za 15 Można milionów dolarów albo 20. Już, i jakby już masz gotowy koncept. I to jest tylko, mówię, przykład. Akurat Half-Life jest jeszze... Nie wiem, ile Valve by chciało za to, ale... To brzmi jak Alone in the Dark, które było jednym z absolutnie najgorszych filmów, jakie widziałam w swoim życiu. No bo wiadomo, no, mieliśmy już masę złych konceptów, ale, nie? Ale wiesz co, jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej, wydaje mi się, że te seriale to by mogła być właśnie dobra droga, bo zwróćmy uwagę na to, że większość gier potrzebuje jednak dużo godzin, żeby przedstawić nam zarówno historię, jak i ten świat przedstawiony. No filmy z reguły mają bardzo mało czasu, żeby jakoś rozbudować, nie wiem, właśnie historię tego świata, żeby jeszcze w to jakiś wątek fabularny i to wychodzi takie strasznie po łebkach. A wydaje mi się, że serial mógłby być dużo lepszym medium na przenoszenie gier. I na pewno na dużą skalę, no to nikt jeszcze tego nie próbował zrobić. Pewnie tam znajdą się jakieś tytuły, ale nic, co byłoby jakimś, wiesz, wielkim hitem. Żaden, nie wiem, serial fabularny, który byłby wielkim hitem, bo tam w kreskówkach, no to było prościej, były... Zwłaszcza, no jeśli spojrzymy na anime, prawda? No, bo zaraz będzie przecież serial animowany Diablo. Chyba na Netflixie. Ale właśnie wyobraźmy sobie taką aktorską produkcję, niekoniecznie z jakimś właśnie już gigantycznym budżetem, która jednak miałaby po prostu czas, żeby się w to wszystko wgryźć, tak? I wydaje mi się, że to byłby świetny punkt zaczepienia i jakaś taka szansa, żeby zrobić to trochę inaczej. I właśnie te wszystkie produkcje Sony, które już tam wymieniliśmy, właśnie te wszystkie jakieś, nie wiem, Horizony, God of War, jakieś nawet właśnie Until Dawn, to są świetne materiały na seriale, bym powiedziała. Część z nich potrzebowały budżetu dużego. Właśnie, ja widzę duży problem, jeśli chodzi o budżet, bo na przykład jeszcze Uncharted jestem w stanie sobie wyobrazić za trochę mniejsze pieniądze. Kwestia po prostu... The Last of Us na przykład. Tak, myślę, że okay, The Last of Us to jest kwestia charakteryzacji tych
zombiaków grzybowych, co nie powinno być jakoś wyjątkowo drogie. The Last, natomiast Uncharted to kwestia polatania sobie po jakichś fajnych krajach, nie? I porobienia tam zdjęć. Tak, na Hawajach jakieś te wyspy, coś tam, potem jakaś natomiast pustynia. Już God of War byłby trudniejszy. God of War, God of War byłby świetną, moim zdaniem byłby świetny do zekranizowania, bo raz, że mamy dużo efektownych scen akcji, dużo jakby tych, ale nie wiem, jakichś, wiecie, już jest potworów. Mamy te łączniki z mitologią, ludzie lubią mitologię, no i mamy wreszcie ten wątek popularny, który w każdej części po prostu działa, no działa na, działa emocjonalnie, a to są proste fabuły. Wydaje mi się, że tego by nie szło skopać, no. No nie wiem, może jestem znów zbyt optymistyczna, ale ja tak totalnie to widzę. Tylko z tym God of War'em właśnie problem jest taki, że musieliby wywalić przynajmniej kasę z Gry o Tron na to. Nikt ci dzisiaj nie wyłoży takiej kasy na serial adoptujący grę komputerową. Z tym... Taki, wiecie, no Herkules dla dzisiejszego pokolenia, tylko z Kratosem. Z tym właśnie jest tak, ja to widzę w ten sposób i odpowiadając na twoje pytanie, Łukasz, czy jest jakaś zaleta tego, że mają to swoje studio, to może być duża zaleta dla nich, pod warunkiem, że to wypali. Bo zwróćcie uwagę, co się stało z własnościami komiksowymi, przede wszystkim superbohaterskimi. Mieliśmy te nielu bardziej udane produkcje lat 90. aż do Batman and Robin, który położył wszystko. Potem mieliśmy te próby renesansu, jak Spider-Man, X-Men, wydawało się, że coś to ruszy, ale gdzieś po drodze też się to wszystko pokopało. No i od czasu tego MCU, jak odpaliło, no to już była tylko kula śnieżna, która cały czas nabierała masy i rozpędu. I w tym momencie najbardziej jakieś nieznane produkcje, Umbrella Academy jest świetnym przykładem tego, byleby były tam byli bohaterowie z supermocami, są kupione przez kogoś. Netflix to skupił wszystko, co mógł. Ten Miller World jego jest cały tam już przyklepany. Rob Liefeld ze swoim tym Extreme Universe też latał od jednego miejsca do drugiego, bo tam licytowali się o Extreme Universe Roba Liefelda. Po prostu każda marka, gdzie jest jakikolwiek motyw superbohaterski, została przyklepana i zabrana. Więc w momencie... Bo dlatego, że dzisiaj, kiedy robimy cokolwiek z superhero, to mamy wbudowaną już jakąś publikę. Nawet jeżeli robimy serial na CW, kolejną Batwoman, której trailer się nie przyjął, ale to nie szkodzi, bo to jest kolejny superhero, ktoś to zobaczy. Choćby po to, żeby masa ludzi sprawdzić nawet ten pierwszy odcinek, żeby zobaczyć, że to że superhero to sprawdzę. Nie spodoba się, to trudno. I gry nie są nawet blisko tego stanu. Jeżeli natomiast zaczęlibyśmy przechodzić do tego, że o kurde, tutaj Detective Pikachu był pierwszy taki już, który jakiś tam sukces miał i tak dalej, potem Sony wywali właśnie może jakiś Last of Us, coś takiego i nagle któryś walnie miliard, to zaczniemy widzieć, jestem przekonany, podobny trend. I wtedy już nagle serial God of War, który ma być nową grą o Tron za ileś tam milionów, setek dolarów, byłby kompletnie sensowny i możliwy, ale wydaje mi się, że musi nastać ten okres, kiedy dorzucenie tego, że jest to adaptacja gry, będzie reklamą, a nie czymś, co lepiej ukryć, bo anusz odstraszy widza. A jeszcze tam nie jesteśmy w żadnym wypadku. Ja bym chciała też zauważyć, że dla wielu osób w tym roku adaptacją gry będzie Netflixowy Wiedźmin. Zwłaszcza dla ludzi, którzy nie mieszkają w Polsce. Bo wydaje mi się, że jest bardzo liczne grono fanów właśnie gry, którzy albo nie zdają sobie sprawy, że w ogóle jest książka. No bo dobra, nie oszukujmy się, ona tam wyszła w Stanach, po latach, tam w takim dosyć wolnym tempie ją w końcu przetłumaczyli, ale no po pierwsze mało kto mógł do niej dotrzeć, po drugie mało kto mógł nawet sprawdzić, czy to nie są przypadkiem, nie wiem, książki na podstawie gier pisane, no co przecież jakby w Stanach też jest normalną praktyką, że większość gier takich uznanych dostaje potem książki na ich podstawie, no i plus jeszcze cała rzesza tych innych krajów, do których książki w ogóle nie trafiły, więc jeśli... I po trzecie, to przepraszam, ale to jest książka, może tak, zacznijmy od tego, kto czyta książki w Stanach szczególnie? Szczególnie, nie? Okej, sorry, że przerwałem. Nie, spoko, tylko wydaje mi się, że właśnie wiele ludzi może nawet właśnie nie mieć świadomości, że gdzieś tam ta książka jest i po prostu z góry będą traktować serial jako adaptację gry. Więc jeśli to byłby sukces, to by mogło już otworzyć też pewne drzwi i w jakimś sensie ten rynek mógłby być bardziej chłonny na to, żeby jakąś kolejną adaptację przyjąć, nie, prawda? No, serial nie powstaje dlatego, że książki są super popularne. Nie, no pewnie, wtedy, że powstałby tak. Już dawno temu, a czekaj, powstał w Polsce za złotówkę na odcinek. No, znaczy
też jeszcze warto zaznaczyć, że nawet jeśli ta cała inicjatywa nie wypali dla Sony jakoś jakimiś wielkimi sukcesami, dla nich to też jest szansa, żeby rozkręcić troszkę też rozpoznawalność swoich własnych marek, nie? Bo oni by bardzo chcieli, żeby ich maskotki były równie popularne, co maskotki Nintendo chociażby, nie? Żeby ten ludzik z Little Big Planet był na poziomie rozpoznawalności Mario, a nie jest. A wydaje mi się, że pierwsze produkcje, za które oni zainwestują, no to będą właśnie jakieś animacje w stylu Little Big Planet, Tearaway, tego typu rzeczy, bo to będzie najtańsze, najprostsze do zrobienia i najpewniejsze, bo to zawsze jakimś dzieciakom się to odpali i kto wie, czy nie chwyci. A większa rozpoznawalność tych postaci i tych marek, no to też wpłynie na sprzedaż samej gier i w zasadzie, nawet jeśli to nie będą wielkie hity, jeśli chodzi o obecność w innych mediach, na pewno pomoże to grom, nie? Tak jak mówiło się o Warcraftie, że to bardziej była reklama gier niż film de facto. Nawet jeśli nie była tak planowana, no to na pewno filmowi coś, na pewno coś tam pomogło przy okazji promocji samej marki. Z markami, które są ekskluzywne dla konsol, może niekoniecznie dla samego PlayStation, ale ogólnie dla konsol, czy Sony, myślicie, spróbowałoby wyciągnąć po nie łapy? Najlepszy przykład, wydaje mi się, to jest Red Dead Redemption, gra, która w zeszłym roku sprzedała ileś? 17 milionów egzemplarzy? To jest w ogóle jakaś chora liczba. GTA 5 co prawda podobno do tej pory sprzedało ich 100 milionów, ale no to GTA 5 jest troszkę starsze, co jak jest chore. No ale właśnie, no, chociażby produkcje Rockstara. To nie są produkcje bezpośrednio Sony, ale to są produkcje, które są domyślnie, jak wydaje mi się, że główną konsolą do gry w ich gry jest PlayStation. W tym wypadku jeszcze PlayStation 4. Czy myślicie, że Sony mogłoby się po to połasić, bo no Red Dead Redemption nie, że jest westernem, co niby nie mamy klimatu na westerny, ale mimo wszystko łatwiej sprzedać ludziom kowboja i western niż nie wiem, zombie, nie, może zombie to zły przykład, chociaż grzybowe zombie wyglądają dziwnie, ale... Oj, zombie zawsze sprzeda. Zombie się zawsze sprzeda. Okej, to ale już Kratosa i trolle i fantasy nie sprzedaje się tak łatwo dzisiaj. Gra o Tron była tym wyjątkiem. Z westernami mówisz, że nie ma klimatu na western, ale mimo wszystko jak już wychodzi jakiś western, o którym ktokolwiek słyszał, to jest dobry western. Tak. Jakby w ostatnich latach, jeśli dostajemy jakiś western, to on jest dobry i to jest w ogóle niesamowite. Więc jakby jasne, czemu nie? Jakby ja nie grałam w Red Dead Redemption, więc tu jest mi się trudno powiedzieć, nie do końca wiesz, wiem o czym jest ta gra, poza tym tam, że wiemy jaki ma klimat, ale wydaje mi się, że na początek jednak nie, w sensie, że Sony ma na tyle dużo tych własnych tytułów, że to jeszcze nie jest ten moment, że jakby to się przyjęło, jakby nie wiem, potem mieli już jakąś taką rozbudowaną tę produkcję, no to jasne, ale jakby w tym momencie to nie do końca to widzę, wydaje mi się, że musi im najpierw zacząć coś wychodzić. Znaczy, chodzi mi przede wszystkim o to, że to jest siła marki, która tutaj jest w stanie się przebić, bo jakby to, mówię tu o grach, które po prostu miały tak duże przebicie, że nawet mówili o nich w mainstreamowych mediach, a o Red Dead w late night showach w Stanach na przykład gadali, praktycznie we wszystkich, bo to był taki hit. Znaczy ja też myślę, że raczej nie, bo jeden powód jest taki, że wydaje mi się, to jest ta spekulacja, wydaje mi się, że to było bardziej sensowne, że Sony wolałoby właśnie mieć taki, wiesz, ekosystem swoich marek, które jednocześnie mogą wypychać na wszystkie możliwe media, więc w miejsce Red Dead Redemption będą woleli, nie wiem, promować cokolwiek innego ze swojego katalogu. A druga rzecz jest taka, że wiesz, te największe, najpopularniejsze marki, podejrzewam, że też nie są, własność, prawa do ich ekranizowania raczej też nie będą tanie. Nie sądzę, żeby Rockstar tanio sprzedał komuś prawa do ekranizowania, wiesz, Red Dead Redemption, nie? Podejrzewam, że po to by musiało się zgłosić już duże studio, żeby oni na to poszli w tym momencie. Tym bardziej, że oni też sobie zdają sprawę, że jak przyjdzie jakieś studio i zrobi z tego gówniany film, no to im zaszkodzi w zasadzie, wiesz, wizerunkowo, więc po co mają się w to bawić. I zresztą ja bym się nie zdziwił, gdyby już prawa do marki Red Redemption już dawno były sprzedane. Już jakieś studio dawno to kupiło i sobie leży, czeka. Zbyt głośna gra, żeby... No właśnie ja się boję, czy nie okaże się, że na przykład Sony też posprzedawało jakieś prawa do tych swoich co głośniejszych marek. No wiemy, że film do Uncharted już powstaje, więc zakładam, że do tego nie mają praw, przynajmniej na jakiś czas, na ileś lat. Więc pytanie, czy jeszcze tam czegoś kiedyś nie sprzedali i czy się nie okaże, że wiecie, zostanie im robienie Tetris Effect, bo reszta się rozeszła. A właśnie... Co chwilę robią jakieś nowe tytuły, więc... A propos marek, mam do was pytanie jeszcze w kwestii jednej ich marki, którą w sumie mają i to się nazywa Spider-Man. Czy myślicie, że... Oczywiście filmy nie ma opcji, no bo z Marvelem jest takie porozumienie, że nagle nie wyskoczył ze swoim, to jest inny Spider-Man, no bo spłamaliby pewnie umowę. Ale już z animacjami, takimi bardziej na przykład w stylu Into the Spider-Verse, wchodzi to w grę. Myślicie, że byłaby
szansa, żeby w jakiejś formie pojawiła się adaptacja gry Spider-Man Sony, w sensie ten Peter Parker jako część uniwersum, na przykład Into the Spider-Verse z ramienia gier w ten sposób poprowadzony? Tak. Tak, że zwłaszcza w tym takim crossowaniu uniwersów, prawda? Spokojnie, to może być jedna z wersji wpadająca gościnnie. Ja im promuję grę, no. Ktoś no o tym mówię, zobaczy, że o, ten Spider-Man, nawet, można nim grać. Tak. Dobrze, no. Nawet żeby to była ważniejsza postać niż, wiecie, Spider-Świnka. Mam na myśli, żeby to był gość, który ma albo swój film, albo swój serial, bo tam też ma być telewizyjna część Sony, albo pełnić rolę dosłownie tak dużo, przynajmniej jak był Peter B. Parker dla Milesa, powiedzmy, w kolejnej części, czy coś w tym rodzaju. Chodzi mi o naprawdę wypchnięcie takiego growego Spidermana na pierwszy plan. No drugi. No przez to, że właśnie to wszystko jest jakby Sony, prawda? Tak, i to wszystko to jakby oni trzymają w garści, to jak najbardziej. Jakby tu mają swobodę w obie strony. Równie dobrze mogą nagle zrobić grę z jakąś postacią, którą sobie wezmą pewnie, nie wiem, ze Spider-Verse i sobie też mogą to potem nawzajem jeszcze dalej promować. To by w ogóle było super. O Jezu, właśnie pomyślałam, że bym strasznie chciała grę taką, wiecie, właśnie w tym takim Spider-Verse, nie wiem, ze Spider-Gwen albo właśnie ze Spider-Świnią albo z przyłączaniem się między tymi postaciami. Wow, dobra, chcę to. No, gdzie mogliby mieć inne umiejętności i robić inne rzeczy, nie? Była już taka gra, tylko nie była aż tak dobra. Znaczy, były takie gry Spider-Manowe, gdzie się przełączało między różnymi Spider-Manami, ale to były takie sobie gry. Okej, tak patrzę jeszcze, kto robi ten film o Uncharted, ale to i tak robi w Sony, więc to w jednym tym. Jeszcze jest cały czas niby gdzieś tam ten film Metal Gear Solid, który ma robić ten gość, który robił Kong Skull Island. Tak, faktycznie mówiło się o tym. Nie pamiętam, jak się nazywał reżyser, ale nieważne. W każdym razie tak, to jest, też słyszałem. No i wspominaliśmy już wcześniej o tym, że Ubisoft ma swoje studio, też cały czas się mówi o tym Splinter Cellu, o jeszcze czymś teraz tam. O Watch Dogs? Watch Dogs niby są gdzieś w produkcji. Ale to jest tak na zasadzie, mamy te marki, to coś trzeba by z nimi zrobić. I jeszcze jest daleko. No, Metal Gear jest tyle bliżej, że ma chociaż tego reżysera klepniętego. To już zawsze jest ten krok dalej. Także no to jest cały czas duża baza, żeby brać z tego rzeczy na filmy, nie? Tylko no właśnie ktoś musi wyjść i zrobić parę takich naprawdę sensownych produkcji, żeby ktoś zauważył, że faktycznie to, wiesz, to jest dobry, że to nie jest duże ryzyko, a w tym momencie ciągle jednak jest, nie? No dobra, słuchajcie, to jeszcze na koniec pytanie w takim razie, co z tego przepastnego katalogu Sony, tych takich marek, które nawet jak się nie grało, to się je kojarzy w tym momencie, nie? Byście zobaczyli w jakiejkolwiek wersji filmowej, bo była taka, to ja może zacznę, była taka gra, która swego czasu przeszła trochę bez echa i nie dziwi mnie to kompletnie, nazywała się The Order 1886 i to jest też gra z gatunku takiej, która ma fajny świat. Bo fabularnie to było okej, a gameplayowo to no, to był materiał na dwa poziomy w grze, a nie na całą grę. Więc tym chętnie bym zobaczył film utrzymany w podobnym świecie, gdzie masz specjalny zakon ludzi, którzy walczą z potworami, a jednocześnie wszystko jest w takim mocno steampunkowym klimacie. Sporo takich elementów fantazy, horrorowych. I to była taka śmieciuwa w stylu Valkensinga prawdopodobnie. Właśnie steampunk, jak myślę, to są te niebezpieczne maszyny, czy jak to się tam nazywało, to ostatnie... Mortal Engines. No, ale to... tu nie masz żadnych elementów young adult, nie? Żadnych nastolatków, których płomienny romans jest centrum całej historii, tylko masz grupę rycerzy, którzy biegają z wielkimi spluwami, strzelają do wilkołaków. Więc hej, czemu nie? Ja więcej steampunku bym zobaczył. No jakbym miała wybrać jeden tytuł, no to Horizon Zero Dawn, bo wydaje mi się, że to jest gra, która ma tego typu narrację, na którą jak ja grałam, to ja narzekałam. Bo to dla mnie była narracja zupełnie niegrowa, a z kolei coś, co by się moim zdaniem znacznie lepiej sprawdziło w każdym innym medium, czyli albo w książce, albo właśnie w filmie, czy w serialu, bo to jest gra, w której poznajemy świat, tak można by powiedzieć, trochę od końca. Czyli lądujemy w świecie postapokalipsy, gdzie nie mamy pojęcia, co się wydarzyło wcześniej, dlaczego ten świat wygląda tak, jak wygląda. No i chodząc po tym przepastnym, otwartym świecie, znajdujemy jakieś takie skrawki rzeczy, albo jakichś wspomnień, albo jakichś nagrań, z których powoli sobie sami zlepiamy te historie. I w momencie, jak się gra, to jest troszkę nudne, że stajemy gdzieś w jakimś bunkrze na 10 czy 15 minut i oglądamy rozmawiające ze sobą hologramy, albo stajemy i słuchamy nagrań,
ubrania, które znalazła bohaterka, albo musimy przeczytać jakieś dwie strony tekstu z jakiegoś tam czegoś, co znaleźliśmy i które mamy na ekranie. A w tej narracji filmowej to moim zdaniem mogłoby bardzo dobrze siąść. Czy nawet w serialowej, żeby było dużo czasu na odkrywanie tego świata. No plus, come on, tam mamy robot-dinozaury. No, tego nie można nie kochać. Te wielkie maszyny robiące za zwierzęta i dinozaury, to jest coś, co mnie w ogóle... Jedyna rzecz, która mnie skłoniła, żeby grać w ogóle w to. Więc podejrzewam, że gdy pokazali się na trailerze, wiesz, wielkie, kroczące maszyny, z którymi walczy ta kolorowa bohaterka, wyglądająca jakby się urwała z jakiegoś, wiesz, plemienia Indian, no to, to jest coś, co, wiesz, wygląda na tyle dziwnie, że żeby chwyciło, nie? No plus, moim zdaniem... Przynajmniej moim zdaniem mamy nawet idealną aktorkę, która mogłaby zagrać Aloy, i to jest Rose Leslie, ze swoim takim fajnym szkockim akcentem, właśnie umie już strzelać z łuku, więc come on, zróbcie to! Dla mnie jedynym samograjem, który jest po prostu tak oczywisty, szczególnie w dzisiejszym klimacie, to jest Uncharted. Popatrzcie na takie filmy ostatnio jak Mission Impossible, które spodobało się wszystkim. Akcje, które tam robi Tom Cruise, to jest spokojnie to, co widzimy Nathana Drake'a, jak trzyma się helikoptera, który gdzieś tam leci. Szybcy i Wściekli, czy ostatnio teraz John Wick. Wszystkie te filmy łączy kompletnie przerysowana, nierealistyczna akcja, taka totalnie over the top. No to nie wiem, czy graliście w Uncharted 3, jest motyw, kiedy Nathan Drake wylatuje z samolotu nad pustynią, z ciągiem samochodów, które są ze sobą przyczepione, jakąś siatką trzymane, spada z tym wszystkim, budzi się gdzieś w piachu tam na środku pustyni. To jest wszystko kompletnie, tak mi przypomina to, co widzę właśnie w Mission Impossible czy tego typu filmach, a sukcesy po kolei tych marek, o których mówiłem, pokazują, że jest na to zapotrzebowanie. Mało tego, Uncharted ma cholernie charyzmatycznego bohatera, obsadzić w ten aktora, który miałby dobrze napisaną rolę. Ludzie uwielbiają chodzić do kina, żeby się pośmiać. Mówiliśmy dosłownie ostatnio, że nie robi się dużych filmów, na których ludzie nie mogliby się pobawić i pośmiać, bo dostajemy Blade Runnera, który nam się chyba wszystkim podobał, ale generalnie ludzie nie bardzo chcieli pójść na poważny film do kina. Uncharted kompletnie nie ma w sobie nic poważnego. Jest to totalna... Jest to Indiana Jones w klimacie Szybkich, Wściekłych czy Mission Impossible, dosłownie. Więc jakby on odhacza wszystkie obecne trendy, które rządzą w kinie. Znaleźć tylko dobrą obsadę, walnąć chemię między Drake'iem, Ellen, Salim, tą całą główną ekipą i mamy po prostu samograj, który będzie idealnie działał w tym, czego ludzie chcą dzisiaj w kinie. Tak, tam w ogóle jest cała galeria jakby fantastycznych bohaterów, których ludzie, wydaje mi się, że pokochają, no plus właśnie tak jak mówisz o Szybkich Wściekłych, tam też jest ten motyw, że poznajemy kogoś, a potem włączamy go do naszej rodziny i w następnej części już jesteśmy spoko komplami, nie? Tak. I to by totalnie mogło działać, jakby właśnie ludzie pokochali całą plejadę bohaterów. No i ta absolutnie przesadzona akcja, nie? Jakbyśmy widzieli w trailerze właśnie Drake'a, który wylatuje z ciężarówkami z samolotu razem, które są ze sobą przyczepione, czy nie wiem, walące się miasta, ta łódź podwodna, która stoi w dżungli i z nią się razem stacza i to wszystkie rzeczy. No i oczywiście nie tak jak w Tomb Raiderze, gdzie takie rzeczy się działy, tylko no tutaj z jego komentarzami i gość, który się obija właśnie jak ten Tom Cruise w tych ostatnich Mission Impossible, gdzie widzisz, że to jest ten gość, którego lubisz, bo on tak zawsze przeżyje to, ale się poobija maksymalnie. No. Tak, od tego czasu... Będzie dowcipny, nie? No Mission Impossible odżyło dzięki temu, że Tom Cruise z tego gościa z dwójki, który był idealnie celny, robił wszystkie te akcje super, zmienił się w tego gościa przede wszystkim już od czwórki, który jak skoczy, to może trafi w okno, ale po drodze zahaczy głową o framugę i cię gdzieś tam pierdzielnie po drodze. A gdyby tak Nathan Fillion był tak z 15 lat młodszy. Albo Tom Cruise. No ale dobra, umówmy się. Ale to co, nie podoba wam się ta idea tego nadchodzącego filmu Uncharted z młodszym Drake'em, który ma być właśnie czymś w stylu: użyjmy świata tej gry i bohaterów, ale nie adaptujmy gier. Znaczy wiesz, no świat tej gry to jest nasz świat. To jakby nie jest szczególnie atrakcyjny świat. No nie, no to jest świat, gdzie fizyka działa trochę inaczej i ogólnie nie są postacie, które tak robią rzeczy, które normalnie by nie przeszły. Nie? Tak, znaczy jasne, sprawdzę to, ale na tą chwilę moje Uncharted to jest już ten trochę podstarzały Drake, który nie powinien robić rzeczy, które robi. To jest bardziej ten właśnie Ethan Hunt. Tak. Który jest trochę na etapie, że on już by w sumie chciał rzucić te przygody i chciałby posiedzieć na tyłku w domu, ale zawsze coś mu nie pozwala. Tak. To jest, wydaje mi się, jedna z też takich, no jednak ważniejszych jego cech. Jakby jasne, ten młody film, jakby młody Drake może będzie spoko, może będzie mógł dorastać z kolejnymi filmami, pewnie. No ale jeśli, nie wiem, nie będzie tam nikogo innego poza Drake'iem, no to ja nie ukrywam, że będę rozczarowana, jak się okaże, że nie, no musi no, być to Sally. Musi być to Sally musi być, ale no ja chcę też wszystkich innych, prawda? To już, to przyszło później, więc ciężko. No właśnie, no zobaczymy, no może to będzie super film. Może być super. Ale cały czas, no ja chcę mojego, nawet jeżeli byłby to młodszy Drake, to chciałem, żeby jednak to jest ten mój Drake,
który się obija, no bo jak to było powiedziane, it's fun watching people get hurt, no to... po to gramy w Uncharted, umówmy się. No dobra, to tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. No na pewno to Uncharted, no... Sukces albo porażka tego filmu też dużo nam powie w temacie tego, co, na co dalej czekać w temacie w ogóle adaptowania gier, nie? No bo jak nie wyjdzie, no to... To wrócimy znowu do punktu wyjścia i będzie na zasadzie może animowany Mario od Illumination zmieni sytuację. Nie wiem, wtedy zawsze jest ten drugi Tomb Raider, tak, który koniec końców ma powstać. No może też oni, nie wiem, odrobią lekcję i no mają bohaterkę, którą też wiele osób polubiło, bo no raz, że ma generalnie gigantyczny fanbase samych gier, no dużo osób polubiło Alicia Vikander w tej roli, więc wydaje mi się, że jak odejdą trochę od, o pokażmy wam gameplay i od Lara ma daddy issues, to z tego jeszcze można coś wyciągnąć, no może. Może, jak już podhaczali to wszystko w pierwszym filmie. No zobaczymy. Tymczasem będziemy czekać na dalsze informacje, co tam też Sony będzie chciało zmajstrować i czy może konkurencja nie podchwyci tego pomysłu. Kto wie, czy reszta też nie planuje, wiesz, nie jest na tym samym etapie mniej więcej wymyślania rzeczy, bo oczywiście dystrybutorzy, wydawcy gier zarabiają tak duże pieniądze, że to nie jest problem dla nich otworzyć jakieś studio i finansować też produkcje filmowe, nie? Gry zarabiają więcej. No i pamiętajmy, w tym roku jeszcze wybitna produkcja o Soniku. Może, odmieni świat adaptacji gier. Ten Sonic, który jeszcze nie wiemy, jak wygląda. Tak, dum. No, może nawet, może będzie trochę lepiej wyglądał, kto wie. No, nawet Sonic ma spoko obsadę, nie? więc nawet udało się komuś przekonać do grania w filmie o Soniku. W takim filmie o Soniku. No come on, Ben Schwartz chyba dubbinguje Sonika. Spoko. No, zobaczymy. Tak, zbiłaś mi stropę z tym Sonikiem. Teraz nie. Przepraszam, myślałam, że pamiętasz o tym, że ten film powstaje. No nie, pracowałem ciężko nad tym, żeby... Ja myślę, że jeżeli ten film będzie taki, jak się zapowiada, to Sony bardzo by chciało, żeby nikt nie pamiętał, że ten film powstał, bo może to nie ich, ale... No, działa na szkodę wszystkich. Tak. W zasadzie. Dobrze, myślę, że się tam cieszą wiesz, w Nintendo i w Warnerze, że ten Pikachu powstał wcześniej, przed Sonikiem. No dobra, słuchajcie, to będziemy na tym kończyć. Była z nami Marta Najman, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. No i będziemy dalej dostarczyć wam do informacji ze świata gier i filmów i z pogranicza tych światów. Będziemy wam przypominać, że Sonic istnieje. I będziemy wam też przypominać o jednej rzeczy, którą mieliśmy wam przypominać, mianowicie mamy teraz nowy sposób wsparcia naszego kanału. Pieniężnego wsparcia. Jeśli podoba wam się to, co robimy i chcecie dalej dostawać darmowy content bez żadnych paywalli, bez żadnych, nie wiem, innych przeszkód i macie ochotę nas pomóc właśnie za tą robotę, którą robimy, to możecie to zrobić na przykład korzystając z linku w opisie, gdzie jest Tip and Donation i tam możecie nam wysłać donata zupełnie dobrowolnego i jednocześnie dołączyć do niego wiadomość, pytanie albo jakąś kwestię do omówienia, albo cokolwiek. Będziemy to zbierać co jakiś czas i w soboty publikować materiał, w którym będziemy na wasze pytania, wasze komentarze odpowiadać w formie takiego wydania, nie wiem, pocztowego czy odpowiada Q&A, jak zwał, tak zwał. W każdym razie chcemy, żebyście w ten sposób mieli możliwość wsparcia naszego kanału, jednocześnie tego współtworzenia, więc mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. I to by było na tyle. Także dziękujemy jeszcze raz. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.